W tabeli piątej działu 5 należy zawrzeć informację o wysokości należnej opłaty produktowej. Po wejściu w opcję dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli, która została podzielona na dwie sekcje. Sekcja A: wysokość należnej opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymagalnego minimalnego rocznego poziomu zbierania i sekcja B: Wysokość należnej opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymagalnego minimalnego rocznego poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Niżej znajduje się suma należnej opłaty produktowej z części A i B. Aby dokonać wpisu w sekcji A, należy wejść w opcję Dodaj wpis. Pojawi się okno ze szczegółami tabeli, gdzie należy uzupełnić następujące dane. Numer i nazwa grupy sprzętu. Z poziomu listy rozwijalnej należy wybrać właściwą grupę sprzętu zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wprowadzamy osiągnięty poziom zbierania, wymagany minimalny poziom zbierania, wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego minimalnego poziomu zbierania. Aby dodać kolejne dane, należy skorzystać z przycisku. Dodaj kolejną grupę sprzętu. Poniżej znajduje się wysokość należnej opłaty produktowej. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem Zapisz. Aby sprawozdanie było kompletne w zakresie tabeli 5, należy uzupełnić również sekcję B: wysokość należnej opłaty produktowej. Za nieosiągnięcie wymagalnego minimalnego rocznego poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Brak wymaganego uzupełnienia uniemożliwi kompletne złożenie sprawozdania do wskazanego adresata. Aby dokonać wpisu w sekcji B, należy wejść w opcję Dodaj wpis i uzupełnić obowiązkowe pola. Numer i nazwa grupy sprzętu. Z poziomu listy rozwijalnej należy wybrać właściwą grupę sprzętu zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Następnie wprowadzamy. Osiągnięty poziom odzysku. Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, wymagany minimalny poziom odzysku, wymagany minimalny poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego minimalnego poziomu odzysku. I wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Aby dodać kolejne dane, należy skorzystać z przycisku Dodaj kolejną grupę sprzętu. Na końcu formularza tabeli 5 zawarto dane sumaryczne, uzupełniane automatycznie przez system. Łączna należna opłata produktowa z tytułu nieosiągnięcia wymaganego minimalnego poziomu odzysku i łączna należna opłata produktowa z tytułu nieosiągnięcia wymaganego minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem Zapisz. Tabela 6, działu 5 zawiera wykaz zakładów przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę. Po wejściu w opcję Dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli. Przycisk Dodaj prowadzącego zakład przetwarzania umożliwia dodanie danych podmiotu prowadzącego zakład przetwarzania, z którymi wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę o której mowa w artykule 23 ustęp 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po kliknięciu we wspomniany przycisk należy uzupełnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. Pomoże w tym wyszukiwarka. Po wprowadzeniu nazwy podmiotu, pola numer rejestrowy, numer NIP i adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład przetwarzania zostaną uzupełnione automatycznie. Przy pomocy wyszukiwarki należy także wprowadzić adres miejsca prowadzenia działalności. Numer miejsca prowadzenia działalności zostanie automatycznie uzupełniony przez system. Następnie należy wprowadzić zdolność przetwórczą zakładu przetwarzania i datę zawarcia umowy: od i do chyba że nie ma podanego terminu obowiązywania umowy. Wówczas należy zaznaczyć checkbox brak terminu obowiązywania umowy. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem Zapisz. Po zapisaniu danych w kolumnie nazwa podmiotu dla dodanej pozycji widać etykietę Pozycja wymaga uzupełnienia. W celu uzupełnienia danych, Należy z poziomu przycisku opcję wybrać pozycję Wprowadź informacje na temat zakładu przetwarzania oznaczoną czerwoną gwiazdką. Otwiera się formularz Informacja o zakładzie przetwarzania, gdzie wymagane dane to numer i nazwa grupy sprzętu, którą należy wybrać z poziomu listy rozwijalnej. Aby wprowadzić następną grupę sprzętu, należy skorzystać z przycisku Dodaj kolejną grupę sprzętu. Wprowadzone dane akceptujemy za pomocą przycisku Zapisz. Po zapisaniu danych, system ponownie wyświetla tabelę z wykazem zakładów przetwarzania, już bez etykiety informującej o konieczności uzupełnienia danych z zaznaczonym polem w kolumnie Pozycja uzupełniona. Przycisk cofni pozwala powrócić do listy działów i tabel. W tabeli siódmej działu 5 należy wprowadzić informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych. Po wejściu w opcję Dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli. Na początku formularza mamy możliwość zaznaczenia informacji, że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w artykule 15 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po zaznaczeniu, że korzystamy ze zwolnienia, zostaną zablokowane pola, które nie są wymagane w przypadku wystąpienia wspomnianego zwolnienia. Całej tabeli należy uzupełnić wysokość osiągniętego przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terytorium kraju. Minimalną wysokość środków, jakie powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne. Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie. Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przekazana na odrębny rachunek bankowy właściwego Urzędu Marszałkowskiego i sposób przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Dane akceptujemy za pomocą przycisku Zapisz.